Mygombo, bardzo spokojna okolica, przyjemne wille, wszędzie kwiaty. Idziemy na beach. To jest plantacja palm kokosowych, a tam facet pracuje na palmie. Nie wiem, czy go akurat teraz nie widać. O, jest. Pielęgnuje tę palmę. No taka droga. Zajebista posesja. Jakiś bogaty maharadża mieszka. Taka brama wjazdowa, jakby stróżówka. Fajnie to wygląda. Drzewko jak ładnie przystrzyżone. A to są bloki mieszkalne. Ufundowane przez fundację zajmującą się pomocą ludziom pokrzywdzonym przez tsunami w 2004 roku. Kropliczka. O. A o tym mówi tabliczka taka informująca. No. Sri Lanka Red Cross Society. Śmieci jak się uzbierają, to się po prostu spala. I codziennie na jakiejś posesji pali się takie ognisko i... No, tutaj też to widać. O, tutaj też człowiek wchodzi na palmę. A teraz zbliżam się do eleganckiej części miasta. Czyli Main Road, no, albo Beach Road, jakoś tak to. To się nazywa, także przywdzieje swoją hawajską koszulę, żeby eleganckim być. Jeszcze tylko krótki postój w sklepie, kupić może jakieś piwko imbirowe, także do Texo idę, żeby nikt nie pomyślał, że to jest Tesco, tylko Texo, nie jakiś podrabianiec. Kaplica chrześcijańska, bo Nagombo to jest chrześcijańskie miasto. Dróżka na plażę. Tak wygląda. No jedna z wielu, no pewnie. Jedna ze 100. W przypadkowej restauracji ceny są może interesujące. Wirowane krewetki. Pierwsze co się wyświetliło, 700 rupii, czyli 14 zł. Co jeszcze może być interesujące? Ryż. Mixed fried rice, 612 zł. Pieski takie śpią, charakterystyczne wszędzie. Nie chcę im się ruszać, biegać, szczekać. I panorama plaży. Tak to wygląda. Tam rybacy jeszcze łowią o tej porze. Około 11 jest. Łódeczki stoją w pełnym ożaglowaniu. No co, no trochę śmieci jest, bo tutaj melanżują sobie wieczorem na tych kamulcach. Zresztą na całej plaży lubią sobie miejscowi tu przyjść. O, pozostałości wczorajszego biwaku. Buteleczka mała rumu. I jeszcze widok na plażę. Ja nie jestem jedynym słynnym blogerem. Tutaj też pan coś bloguje, znaczy vloguje. Kurczę. A tu są duże hałdy spalonego plastiku, worek toreb plastikowych, ekologicznie, żeby nie zanieczyszczał morza i żeby się plastikowa wyspa nie tworzyła na Atlantyku. Tu mała zatoczka rybaków. Fishermeni sobie tam siedzą, odpoczywają. To są ich chatki. Takie bambusowymi dachami. A tam jest fish market. Sądzę tak. O, sprzęt rybacki.
kruki się tutaj dorwały do resztek z jedzenia. Fish market, przyrządzają ryby. To jest tuńczyk, bardzo droga ryba. Fry fish. Bardzo przyjemnie. Cały czas ktoś zaczepia. Podchodzi, pyta skąd jestem. Och Boże, Boże. Co za życie.